Siema ludziska, tak mnie troszkę częściej mówiła, to nagram, wyżyję się, powyzywam was troszkę. Nie będzie tak źle, słuchajcie, wiecie o co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki. Papier ścierny wodny, 2500 grubość, proszę bardzo. Co z tym jest nie tak? Ja wam powiem co z tym jest nie tak. Robią nas w balona jak tylko chcą. Szczerze, robią nas wszyscy tak w balona jak tylko chcą. Słuchajcie, byłem dzisiaj w sklepie budowlanym, mówię, a dokupię sobie papierko. Mam tam go jeszcze, ale lubię mieć rezerwę. Patrzę na półkę, jeden arkusz, jedną kartkę takiego papieru, euro 90. Za jedną cholerną kartkę papieru ściernego, 2500 grubość, ziarnistość, euro 90. Rozumiecie to? 9 zł. Ja mówię, że co? Wszedłem na Alibaba Express. No wiadomo, wielkie sklepy budowlane nie kupują tam, nie wiem, u Mańka, Zdziśka, Psiśka w hurtowni, tylko ściągają to kontenerami. I wiecie, ile taki papier kosztuje? Przeciętnie od 8 centów do 13 centów, eurocentów w Chinach. Ja wiadomo, jak oni tego kupują, kontener, dobra, niech płacą 10 centów. Ja sobie to policzyłem. No to słuchajcie, weźcie mi teraz, wytłumaczcie. Ja rozumiem. 50%, 100%, 200%. Naliczcie sobie, bo trzeba koszty podróży, trzeba podatki, trzeba to wszystko wliczyć jakoś to. No ale kurde, 1900%? Przecież to jest chore. Ludzie, to jest chore. Do czego to doprowadzi? Powiedzcie mi, czy jeżeli byście przyszli do mnie i powiedzielibyście, te Sylwek, weź mi napraw klocki hamulcowe, kosztowało tam 100 zł. Ja mówię, że nie kosztowało 100 zł, bo ja podwyższam teraz wszystko o, nie wiem, 1900% i ze 100 zł ile by to było? 19 tysięcy? Czy... Tyle musisz mi zapłacić. Powiedzieliby, ty walnięty jesteś? No, ale ja muszę za materiały tyle płacić, bo szaleją. Ludzie, nie kupujcie w takich sklepach zwykłych, nie kupujcie. Niech kurde bankrutuje to wszystko, w cholerę. Kupujcie sobie u Chińczyka, bo te Chińczyki wcale nie są takie złe, tak jak już wspominałem. Gdyby Adam i Ewa byli Chińczykami, to byśmy dalej w raju byli, bo niby zamiast jabłka by węża zeżarli i byłoby święty spokój. I dobrze, niech te firmy wszystkie bankrutują, ja jestem zły, bo nie, ja rozumiem, 1900% was pogięło już wszystkich. Nie da się tego inaczej nazwać. 1900%! Chyba, że ja się na matematyce nie znam, coś źle policzyłem i na durnia tutaj wyjdę, bo... Dobra, piszcie mi w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. I tam macie link do Patronite'a, macie link do sponsorowania mi kawki. Widzicie, ja jestem biedny, ja nie mam pieniędzy, ja muszę papier ścierny za takie pieniądze kupować. Czym da się ciepło? Ode mnie to wszystko, nie dajcie się denerwować, cholera jasna. Ale weźcie się człowieku nie denerwuj, jak cię takimi cenami zaskakują. Pozdrawiam cieplutko, hej!